Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, w jaki sposób możecie połączyć Reacta z Reduxem z użyciem słynnych, niedawno dodanych hooków. Więc cel na dzisiejszy materiał to pozbycie się funkcji connect, pozbycie się map state to props, map dispatch to props i zastąpienie tego hookami, które zostały dodane do najnowszej wersji React Redux. No dobra, więc nie będę zbędnie przedłużał i zaczniemy od tego, że zaktualizujemy sobie React Redux, ponieważ hooki zostały dodane w wersji 7. U mnie, jak widzicie, trochę zaniedbałem tą naszą edukacyjną aplikację i ostatnia wersja to jest 7.1. No dobra, wszystko się zaktualizowało, to teraz odpalimy sobie naszą aplikację, zobaczymy, czy w dalszym ciągu ona działa. Na porcie 3000 mam odpalone API, tutaj odpalę sobie to w Brave'ie. No i co? Nasza bardzo prosta aplikacja z filmami w dalszym ciągu działa. No i teraz zajmiemy się tym, aby przepisać tą aplikację na hooki. Oczywiście będzie to bardzo łatwe, bo jeżeli pamiętacie, mamy tutaj taki movies container, który korzysta z map state to props, z map dispatch to props i to wszystko jest spięte tutaj z użyciem funkcji connect, którą mamy z React Redux. Oczywiście, jeżeli chcemy korzystać z hooków, to ten connect już nam nie będzie potrzebny, więc na początek może zacznę od usunięcia tego całego tutaj boilerplate'u, który sobie narobiliśmy, więc na ten moment potrzebujemy jedynie movies container. Map dispatch to props nie będzie nam potrzebny. Map state to props także nie będzie nam potrzebny. I teraz mamy tutaj use effect, czyli w momencie, gdy jakby montuje się nam ten komponent, to odpalaliśmy akcję odpowiedzialną za pobranie wszystkich filmów. Więc na ten moment ona też nam się tutaj nie przyda. Zakomentuję ją, bo w pierwszej kolejności użyjemy hooka o nazwie useSelector, który pozwala nam na pobranie właśnie wycinku naszego state'u z użyciem hooka. Więc hook nazywa się useSelector i jego przypiszemy sobie do tutaj zmiennej. Na razie może zobaczmy, co się dzieje, jak to zapiszemy. Oczywiście mamy tutaj błędy z lintera. No i jakby zmienna movies jest oczywiście nieprzekazana, bo wcześniej mieliśmy tutaj to zrobione z użyciem connecta, więc jakby nasza aplikacja nie działa i jest to zrozumiałe. Więc zrobimy sobie const movies równa się useSelector i tutaj podamy sobie taką prostą funkcyjkę, która będzie naszym selektorem i chcemy sobie tutaj po prostu zwrócić z naszego state'u wszystkie filmy. Więc to zapiszemy, zobaczmy, co tutaj się dzieje i na razie jakby nasz store jest pusty, więc nic nie jest wyświetlane, ale przynajmniej pozbyliśmy się naszych błędów. Więc wejdziemy sobie teraz do konsoli Redux i spróbuję tutaj wywołać jakąś akcję. Na przykład add movie, Terminator. No i widzicie, że ten hook działa, jest on podpięty do naszego state'u, w którym mamy filmy, obecnie jest tylko film Terminator, no i już ten nasz selektor działa. Oczywiście, jeżeli używacie bardziej zaawansowanych selektorów, na przykład z biblioteki Reselect, to też możecie ją używać z użyciem useSelector. Ja nie będę dzisiaj wchodził w szczegóły, jak się używa biblioteki Reselect,
Select, ponieważ jakby nie poruszałem tego jeszcze w podstawowym kursie Redux, a myślę, że warto jakby zrobić na ten temat odcinek i dopiero później Wam pokazać, jak to działa w hookach. Więc jeżeli wydaje Wam się to ciekawy temat na odcinek, to dajcie mi znać w sekcji w komentarzach, a myślę, że uda mi się coś nakręcić, a później pokażę Wam, jak używać to z użyciem, jak to po prostu zrobić w hookach. Oczywiście Reselect jest to taka biblioteka, tak pokrótce mówiąc, która pozwala jakby zmemoizować ten selektor w taki sposób, że za każdym razem jak jakby nasz komponent się przerenderuje, no to nie jest tworzona jego nowa instancja. Więc jest to w skrócie mówiąc nieco bardziej optymalne podejście, ale też tutaj nie przesadzajmy, w takich prostych aplikacjach nie trzeba przesadnie wszystkiego od razu zawsze optymalizować. Pamiętajcie o tym, że najlepiej zacząć optymalizować jakieś rzeczy dopiero, kiedy wystąpi faktycznie problem wymagający optymalizacji, bo myślę, że jest to też częsty kłopot, że ludzie starają się optymalizować rzeczy, zanim jeszcze jest taka potrzeba i ja uważam, że to czasami jest niepotrzebny narzut do naszej aplikacji. Oczywiście nie możecie się tutaj, nie musicie się ze mną zgadzać. No dobra, ale wracamy do filmiku, koniec tutaj tej dygresji. Mamy selektor, pobieramy sobie z użyciem hooka wszystkie filmy, które mamy w State Movies, przypisujemy to do zmiennej, no i działa tutaj nasza lista. Teraz zakomentowałem tutaj use effect, który polegał na tym, że odpalaliśmy operację na storze, która tak naprawdę jej zadaniem z użyciem tanka jest pobranie listy wszystkich naszych filmików. Więc musimy wywołać tą operację i teraz, żeby wywołać tą operację, fetch movies, get all movies, przepraszam, to potrzebujemy mieć funkcję dispatch. I teraz, żeby tą funkcję dispatch w tym naszym kontenerze uzyskać, no to po prostu użyjemy kolejnego hooka, który nazywa się use dispatch. I ten use dispatch sobie pobieramy także z React Redux i na przykład teraz możemy już użyć tego naszego efektu i po prostu odpalić tą funkcję na początku, jak nasz komponent się zamontuje. Mamy, oczywiście wcześniej musimy mieć tego dispatcha, czyli zrobimy po prostu dispatch równa się use dispatch i dzięki temu możemy już wewnątrz dispatchować sobie jakieś akcje. I teraz zróbmy sobie na przykład use dispatch. I teraz akcją na przykład może być to, co tutaj sobie wpisałem w tym debugerze. Więc wklejmy sobie to po prostu i zobaczmy, czy ten dispatch zadziała. Zapisujemy. No i widzicie, że jest ta akcja dispatchowana. Oczywiście możemy ją zdispatchować kilka razy. I to też działa. Ale oczywiście nie o to nam chodziło z tym use effectem, bo my tak naprawdę chcemy wywołać tą funkcję, którą wcześniej wywoływaliśmy, czyli po prostu zrobić to w ten sposób. Get all movies. I voilà, wróciliśmy do naszego stanu początkowego, gdy nasze API z użyciem tanka jest odpytywane o filmy i wrzucane do Reduxa. Jeżeli jesteście zainteresowani, bo w zasadzie zmieniliśmy tutaj dwie rzeczy, tak? Wywaliliśmy te map state to propsy, użyliśmy use selector, use dispatch i jak widzicie, to już działa. Nie trzeba nic zmieniać w tworzeniu stora na nowo, ponieważ ten provider, który wcześniej używaliśmy, jest jak najbardziej ok i on w zupełności nam wystarcza do używania hooków. Więc to wszystko w zasadzie, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Moim celem nie było pokazanie Wam jakiejś mega zaawansowanej aplikacji, jak tam używać hooków, ale tylko Was nieco zachęcić do tego tematu i pokazać, że z użyciem use selector i use dispatch jesteście tak naprawdę w stanie zrobić
dokładnie to samo, co z użyciem map state to props w naszym poprzednim kodzie. Oczywiście, jeżeli to, co tutaj jest, widziałaś w tym filmiku, nie jest dla Ciebie jasne, to zachęcam do moich wcześniejszych materiałów, gdzie opowiadam, jak to jeden użytkownik powiedział, łopatologicznie o tym, jak działa Redux, a jeżeli nie wiesz w ogóle, co to są hooksy i jak, na czym to wszystko polega, co to jest ten use effect, to zapraszam także do moich poprzednich materiałów z playlisty podstawy React.js. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli filmik się podobał, to będę wdzięczny za łapsko w górę. Jeżeli uważacie, że coś tutaj powiedziałem źle, coś pokręciłem, macie jakieś pytanie, to zachęcam do powędrowania do sekcji komentarzy. To wszystko na dzisiaj i życzę Wam miłego dnia.